Słuchajcie, jeżeli zaczynamy latać swoim dronem, idzie nam coraz lepiej, myślimy o tym, żeby wzbogacić swoje portfolio lub zacząć je budować, wtedy przychodzi pierwsza sprawa ustawienia kamery. Ja bym podzielił ustawienia kamery na 3 osobne segmenty, a nawet może na 4. Więc pierwsza sprawa to jest wykonywanie timelapsów lub hyperlapsów, druga wykonywanie zdjęć, i trzecia to jest filmowanie. Dla każdej z tych aktywności będziemy mieli trochę inne czasy naświetlania i inne parametry. Wiadomo, że w tego typu dronach przysłona jest stała, czy nie zmieniamy jej tak jak w przypadku bezlusterkowca czy lustrzanki, tylko jest stała na danej wartości, na przykład 1.7. Przysłona w aparatach jest odpowiedzialna za dwie rzeczy, a mianowicie za ustawienie ekspozycji, a druga rzecz to jest ustawienie głębi ostrości, czyli to, czy mamy ostre tło czy rozmyte, to wszystko zależy też od przysłony. Wiadomo, że są też inne czynniki, ale głównie powiedzmy, że przysłona. I tutaj, jeżeli chodzi o drony, mamy obiektywy szerokokątne i nie zawsze ta reguła się dobrze spełnia. Trzeba być bardzo blisko obiektu, żeby faktycznie rozmyć tło, ale zwykle mamy wszystko w ostrości, przysłona stała, więc możemy pominąć w ogóle ten element. Chyba, że latamy dronem droższym, bardziej zaawansowanym, takim jak na przykład Mavic 3 albo Mavic 2 Pro, czy też Inspire, czy Phantom 4 Pro, tam można ustawić przysłonę i zwykle ta wartość powinna być na mniejszym zakresie, czyli powiedzmy od 2.8 do około 4, wtedy jest to zakres natywny i najlepiej te ujęcia wypadają. W każdym razie przysłonę pozostawiamy na chwilę, zajmujemy się czułością, czyli ISO. Reguła jest taka, że ISO utrzymujemy na jak najniższej możliwej wartości. Wiadomo, że jak robi się trochę ciemniej, trzeba podnieść wartość ISO, na przykład ze 100 na 200, z 200 na 400 i tak dalej, ale jak tylko pozwalają nam warunki, obniżamy ISO do wartości możliwie najbardziej przyzwoitej, że tak powiem, prawda? Co się dzieje, jeżeli ISO jest za wysokie? Przede wszystkim mamy ziarno i nie wygląda to dobrze. Wiadomo, że mniejsze optyki cechują się tym, że bardzo mocno to ziarno widać. Lepsze optyki potrafią działać na wyższym poziomie ISO, na wyższej wartości ISO i ta czułość czasami nawet na przykład w sanówkach wynosi naprawdę sporą wartość. Mamy w niektórych układach też podwójny obwód ISO, ale to jest audycja dość prosta, więc powiem Wam, że należy dążyć do jak najmniejszej wartości i to jest ten drugi parametr, który wpływa nam na ekspozycję. No i słuchajcie, trzeci parametr, który jest kluczowy właściwie dla nas i możemy w pełni go regulować, i ten parametr ma bardzo duży wpływ na jakość ujęć, to jest shutter speed, czyli czas naświetlania, zwany też migawką. Dlaczego to jest takie ważne? Bo w zależności od tego, jaki będziemy mieli czas naświetlania, takie efekty uzyskamy. I na przykład dla timelapsów i hyperlapsów potrzebujemy rozmycie, żeby ten obraz wyglądał płynnie po złożeniu i nałożeniu klatek na siebie. Czyli w timelapsach, hyperlapsach zwykle obieramy czas około 1,30 sekundy, powinniśmy uzyskać wtedy bardzo fajne efekty. Żeby uzyskać taki czas, potrzebujemy wykorzystać filtry ND lub ND.PL. Dzięki wykorzystaniu tych filtrów ograniczamy ilość światła wpadającego na matrycę i dzięki temu właśnie możemy naświetlać tak długo jak 1,30 sekundy. Oczywiście dla wykonywania zdjęć możemy tutaj czasem bardzo płynnie regulować. Jeżeli chcemy mieć zatrzymany ruch w kadrze i super ostry, wtedy używamy bardzo krótkich czasów naświetlania, czyli nie stosujemy żadnych filtrów, możemy lekko podbić nawet ISO, tylko dlatego, żeby uzyskać idealnie zastygły obraz w kadrze. Ale może się zdarzyć, że naszą intencją jest coś przeciwnego, czyli chcemy tak naprawdę uzyskać smugę, na przykład smugę świateł, wtedy wydłużamy czas naświetlania. Można to zrobić poprzez zastosowanie właśnie filtrów ND, NDPL albo poprzez obniżenie wartości ISO.
No i słuchajcie, ostatnia rzecz też istotna bardzo, jeżeli chodzi o filmowanie, jak sobie rozwiązać czasy naświetlenia. Zwykle powinniśmy używać reguły 180 stopni, szczególnie jeżeli filmujemy obiektyw w ruchu. Bo jeżeli filmujesz ogólny krajobraz, czyli sam widoczek, bez specjalnego głównego obiektu, który przemieszcza się, w tym momencie te czasy naświetlania nie będą miały aż tak kluczowego znaczenia. Natomiast jeżeli w twoim kadrze znajduje się na przykład samochód, osoba, czy jakiś inny obiekt, powiedzmy łódka, i przemieszcza się intensywnie, w tym momencie powinniśmy zastosować regułę 180 stopni, czy czas naświetlania powinien wynieść nam dwukrotność klatkażu. Jeżeli nagrywasz, powiedzmy, w 30 klatkach na sekundę, powinniśmy mieć czas naświetlania 1/60 sekundy. Jeżeli nagrywasz w 50 klatkach na sekundę, 1/100 sekundy. I to sprawdza się zarówno dla kamer sportowych, jak i dla kamer dronów. Myślę, że to jest fajna sprawa, widać od razu różnicę i ciekawym efektem jest to, że jeżeli poruszasz się z, powiedzmy, samochodem z tą samą prędkością równolegle, to po zatrzymaniu klatki w kadrze będziesz miał efekt taki, że twój obiekt będzie ostry, a reszta, pierwszy, drugi plan będą rozmyte dzięki właśnie zastosowaniu czasów naświetlania dłuższych przy filmowaniu. I to są te kluczowe ustawienia, one nie są takie skomplikowane, trzeba sobie je tylko przećwiczyć i myślę, że każdy jest w stanie uzyskać optymalne, fajne efekty, nawet tańszą optyką. Niekoniecznie trzeba kupować drona za bardzo duże pieniądze, bo można to zrobić w sposób taki bardziej budżetowy, a jednocześnie też podejść do tego metodycznie i mądrze. I to jest, słuchajcie, wszystko na dzisiaj, bo to jest bardzo krótki odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny i też mam nadzieję, że ten materiał zmotywuje cię do tego, żeby trochę popracować nad ustawieniami i świadomie wybierać te ustawienia w zależności od tego, co chcesz zrobić i jaki efekt uzyskać. I to jest tyle na dzisiaj. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronami, skorzystaj koniecznie z mojego bezpłatnego warsztatu online dotyczącego pierwszych kroków z dronem. Tam pokazuję wybór modelu, ścieżkę rozwoju i też twoją wizję po to, żeby dron nie trafił na półkę po 3 miesiącach, bo to jest kupa kasy. A jeżeli korzystasz z danych modeli, na przykład Mini 4 Pro, Mini 3 Pro czy R3, mam najnowsze warsztaty online dotyczące wykorzystania w pełni tych modeli, od pudełka aż po projekty kreatywne, gdzie pokazuję krok po kroku, jak tego drona wykorzystać najlepiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie i trzymam kciuki za świetny, udany sezon, a my widzimy się już wkrótce w kolejnych epizodach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!